To, co było ciekawe i zarazem przerażające w Afganistanie, to fakt, że Al-Kaida znajdowała przeróżne sposoby, aby zlikwidować ciebie i psa. Wiedzieli bowiem, jak bardzo skuteczny jest psi nos. Stąd też wpadali na przeróżne pomysły, aby przechytrzyć ciebie i psa. Na przykład zrobili tak, że w pewnym miejscu na otwartej przestrzeni umieszczali drobne ładunki w postaci okręgu o średnicy 50-60 metrów. Natomiast w samym środku umieszczony był ładunek o dużo większej mocy. Pies pierwotnie pokazuje zmianę zachowania w związku z tymi małymi ładunkami, ale w pewnym momencie czuje ten większy ładunek i pokazuje dużo większą zmianę zachowania, co sprawiło, że przewodnik podążał w tym kierunku za tym psem. Za nimi natomiast podążali pozostali. I gdy znajdowali się w tym kręgu, to zdalnie został zdetonowany ładunek i poza przewodnikiem oraz psem ginęło dużo więcej osób. Wojsko zrozumiało, że trzeba było zmienić sposób poszukiwania i odpowiednio trening był skierowany, aby zapobiec takiej sytuacji w przyszłości. Inny przykład to używanie tych starych kalkulatorów z tym takim paskiem, które aktywowane było na światło. Ładunek wybuchowy był umieszczany na odpowiednią głębokość, a na powierzchni umieszczali podłączony kalkulator, którego przykrywali piaskiem i część tego paska przykrywali mniejszą ilością ziemi. I gdy pies szukał ładunku i nosem zmiótł tą część piasku przykrywającego ten pasek, to ładunek został zdetonowany.